Dzień dobry, nazywam się Marcin Matysyk i pracuję w dziale edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzikie zwierzęta czasem bardzo trudno zaobserwować w naturze. Łatwiej możemy znaleźć ich ślady obecności, które pozostawią na przykład podczas żerowania. Dzisiaj razem z kolegą Jaśkiem pokażemy Państwu ślady obecności, ślady żerowania, które zostawił m.in. niedźwiedź, jeleń, jarząbek czy dzięcioł trójpalczasty. Zapraszam. Spałowanie to nic innego jak obdzieranie zębami kory z drzew przez niektóre zwierzęta, takie jak na przykład jelenie. Warto dodać, że zwierzęta te wykonują tą czynność tylko za pomocą siekaczy z dolnej szczęki, ponieważ nie posiadają ich w górnej. Później obdartą korę przeżuwają i zjadają. Czemchanie to uszkodzenia kory drzew, która jest zdzierana w wyniku uderzenia porożem, pocierania czołem lub wycierania z cypuły, czyli pozbywania się skóry, która porasta poroże podczas jego wzrostu. Powstaje w wyniku zachowań socjalnych samców, np. jelenia podczas rykowiska. Wówczas samce jeleniowatych toczą tzw. walki pozorne, podczas których uderzają porożem o pnie drzew, powodując zniszczenie kory oraz pędów bocznych. Tutaj mamy bardzo ciekawy ślad pozostawiony przez niedźwiedzia, który zdarł swoją łapą fragment kory ze świerka. Nie jest to znakowanie terytorium, bo niedźwiedzie nie są terytorialne. To bardziej takie zameldowanie się, czyli dał znać innym niedźwiedziom, że był w okolicy. Gdy ten ślad był świeży, było tutaj sporo włosów, które przykleiły się do żywicy. My w parku te włosy zbieramy i takie próbki mogą służyć do badań genetycznych, które są ważnym źródłem informacji o tatrzańskich niedźwiedziach. Odchody stanowią odrębną grupę śladów obecności zwierząt. W przypadku odchodów jarząbka, zwanych potocznie knotami, są bezpośrednią informacją o występowaniu bardzo skrytego i trudno wykrywalnego gatunku ptaka. Na końcu odchodów zwierzęta te zamiast moczu wydalają zazwyczaj białą wydzielinę, tak zwany kwas moczowy. Grupą ptaków, która pozostawia po sobie sporo śladów w lesie, są dzięcioły. Jeden z naszych tatrzańskich dzięciołów, dzięcioł trójpalczasty, wiosną na zdrowych pniach drzew dziurkuje korę, by spijać wypływający sok. Otwory te robi blisko siebie w formie takich obręczy wokół pnia, dlatego taki sposób żerowania nazywamy obrączkowaniem. Co ciekawe, z takich żerowisk mogą korzystać także inne ptaki, na przykład sikory czy raniuszki.